punkty na 6 sprawozdanie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych miejskiej w wiadukcie publicznym. Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gminie z przeprowadzanej kontroli miejskiej w wiadukcie publicznej w Gminie Miejskiej w Latwie 14. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie Dana Franciszewska, przewodnicząca Mieczysław Krzywiołk oraz Józef Galicki, członkowie komisji. I wnioski. Zobowiązać się dyrektora do prowadzenia bardziej szczegółowej ewidencji czytelników korzystających z poszczególnych działów biblioteki w skali miesiąca, na przykład na podstawie sprawozdania rocznego K03 za rok 2012 wynika, iż w ciągu miesiąca z usług bibliotecznych korzysta około 9 osób. Dokonać przeanalizowania godzin pracy placówki do potrzeb, na przykład zmiana godzin pracy od godziny 12 do 18 i proponuje się dokonanie weryfikacji zatrudnienia w placówce. Ponadto komisja zbadała zapisy w liście obecności według stanu na dzień 13.12.2013, stwierdzając, że dokonano podpisu na dzień do przodu, to jest 13.12, na dzień 14.12 bieżącego roku. W jednym przypadku stwierdzono brak podpisu pracownika na liście z dnia 4.12. Nie uzyskano wyjaśnień, co było powodem. Stwierdzono brak ewidencji miejsc służbowych i prywatnych w godzinach służbowych. Protokół podpisano w dniu 27. Panu dyrektorowi przysługuje odwołanie i takowe odwołanie pan dyrektor napisał. Jeżeli radni chcą usłyszeć, co pan dyrektor napisał, przekazałabym głos panu dyrektorowi. Tak, proszę pana. Weryfikacja zatrudnienia. W jakim kierunku? Zmniejszenia czy zwiększenia zatrudnienia? Są tam dwie sprzątaczki, która jest jedna zatrudniona na całym etacie, druga na pół etatu. Myślę, że biblioteka nie jest aż taka wielka, że będą potrzebne aż dwie osoby. Proszę państwa. Proszę państwa, zgodnie z przysługującym mi prawem składam wyjaśnienie dotyczące wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gminie w dniu 13 grudnia. Po pierwsze, ewidencja czytelników prowadzona jest zgodnie z ogólnie przyjętymi we wszystkich bibliotekach publicznych normami. O działach, w których występuje wypożyczanie elektroniczne, ewidencja czytelników dokonuje się w systemie POLI, który jest systemem obowiązującym w naszym województwie. Po drugie, wniosek dotyczący liczby osób odwiedzających miejską bibliotekę publiczną w skali miesiąca, sporządzony na podstawie sprawozdania rocznego K03 za rok 2012, posiada błędne obliczenie. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku, w ciągu miesiąca z biblioteki korzysta 9 osób. Natomiast prawidłowe obliczenie wykonania na podstawie wyżej wymienionego sprawozdania wykazują, że średnio dzienna tych osób jest 78,2, co daje w miesiącu znacznie większą liczbę. To jest około 2000. Obliczenie na podstawie sprawozdania tego samego, K03 za rok 2012, liczba odwiedzi czytelników 22,755, liczba dni otwarcia biblioteki jest 291, czyli średnia dzienna ilość odwiedzi czytelników to jest 78,2. Dzienna, nie miesięczna. W miesiącu nam było 9, a to jest dzienna 78. To miesięcznie jest około 2000. Dotychczasowe godziny pracy biblioteki zostały ustalone na podstawie wieloletnich obserwacji potrzeb środowiska, w których biblioteka pracuje, a tym samym osób z niej korzystających. Przy określeniu godzin pracy miejska biblioteka publiczna wzięła także pod uwagę potrzeby pracowników dotyczących przygotowań do prowadzenia zarówno działalności kulturalno-oświatowej, jak też przygotowania niezbędnych prac bibliotecznych i technicznych. Na tej podstawie opracowano obecnie obowiązujące godziny pracy.
mające na celu jak najkorzystniejsze przystosowanie ich do potrzeb i oczekiwań zarówno osób z niej korzystających, jak i produktów. Doświadczenia wskazują, że przedmiot został osiągnięty. Miejska i biblioteka publiczna prowadzi lewną działalność kulturalną światową środowiska. Systematycznie dokonuje zakupu nowości wydawniczych, przez co jest atrakcyjna dla czytelników, a to w konsekwencji prowadzi do wzrostu czytelnictwa i wzrostu zainteresowania biblioteką i jej ofertą. Aby temu sprostać, miejska biblioteka publiczna musi przez cały czas pracować nad wzbogacaniem i rozmaiceniem swoich propozycji skierowanych do środowiska, w którym funkcjonują. Te potrzeby i oczekiwania wobec biblioteki są doskonale znane wszystkim jej pracownikom, którzy ze znajomością problemu i zaangażowaniem pracują nad sprostaniem temu zadaniu. Efekty są widoczne na co dzień. Jest duże zainteresowanie propozycjami przedstawionymi przez miejską biblioteką publiczną, co świadczyłoby o tym, że należy kontynuować obecny kierunek działania, a do tego niezbędne jest utrzymanie dotychczasowej struktury zatrudnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę bardzo, czy jeszcze są pytania? Nie widzę pytań. Punkt 7. Odpowiedź na interpelację Wysokiej Rady. Proszę bardzo, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Interpelacja Pana Sendery. Czy pracować można podatek? Tutaj Pan Mecenas zajmował się tą sprawą. To są różne zobowiązania. Jedne są typowo podatkowe, tutaj mamy umowę, to tego nie można tak często zrobić, jedno z drugim połączyć, aczkolwiek to sami jedyną możliwością byłoby zlecić poprzez zlecenie, czyli pieniądze w budżecie, jakieś pieniądze z wolnej ręki, czekać aż ktoś potem te pieniądze ewentualnie odda lub nie odda, prawda? Więc taka forma, jedynie można byłoby taką formę przyjąć i rozważamy takie możliwości. Zobaczymy, czy to uda się przyforsować. Aczkolwiek badaliśmy ten problem, bo chcieliśmy w jakiś sposób pomóc. Pani skarbnik tak na pierwszy rzut oka nie widziała możliwości umorzenia tej kwoty, ale będziemy się starać być może w jakiś inny sposób jakoś ten problem rozwiązać. Bynajmniej tak fizycznej takiej możliwości nie ma, że ktoś by wykonał robotę na 200 tysięcy i umorzymy podatek na 200 tysięcy. Tak, to są dwa różne zobowiązania. Więc tylko poprzez zlecanie jakichś czynności, zapłacenie faktyczne, realne, potem czekanie na uczciwość i ewentualny zwrot, to można by zrobić. O ile nie ma zajęć, bo też jest to bezpieczeństwo tak, że my zapłacimy, a ktoś pieniądze weźmie. Wtedy będzie kłopot. Jeżeli chodzi o interpelację pana Edwarda Patka, przegląd zielonej ścieżki. No, myślę, że teraz na wiosnę będzie to bardzo zasadne. Jeżeli chodzi o projekt Heinle Rischer & Partner, faktycznie początkowo pierwsza koncepcja zakładała też wejście od strony Jana Pawła II, tam takiej kaplicy, aczkolwiek to wydawało się zbyt drogim rozwiązaniem i nie wiadomo, co by tam jeszcze w środku były za niespodzianki, więc zrezygnowaliśmy z tego. Projekt dotyczy tylko samej fary. Natomiast warto byłoby się zastanowić, czy wokół tego wszystkiego też kiedyś docelowo nie zrobić innego projektu. Jeżeli chodzi o propozycje gospodarki odpadami suche, mokre, przyznam się szczerze, że rozmawialiśmy też dzisiaj przed sesją tutaj w gronie pracowników. Pomysł wydaje się być bardzo dobry, bardzo racjonalny. Jeżeli przyczyni się do oszczędności, w sensie mniej płacenia przez mieszkańców, to byłoby to bardzo dobre. Aczkolwiek tu nie chciałbym, żeby to było jakieś nasze widzimisię. Wolałbym, żeby zrobić konkretne symulacje, żebyśmy się przygotowali do tego bardzo dobrze, żeby nie wprowadzić czegoś, co będzie źle odbierane i jeszcze nie skończy się oszczędnościami. Uważam, że ten pomysł jest bardzo dobry. Teraz musimy pomyśleć, jak go zrealizować. Mamy czas. Pan Radny Patek jako ekspert w tej dziedzinie wydaje mi się, że poprowadzi temat do końca. Jeżeli chodzi o interpelację pani Andrzejewskiej, no wydaje mi się, że teraz powinno być tylko lepiej, jeżeli chodzi o oświetlenie. Mamy nową umowę z
Eneosem, tak? Panie Naczelniku, Pan mnie poprawił, tak, z Eneosem. Do pewnych rzeczy się mogli zobowiązać, do pewnych niestety się nie mogli zobowiązać, bo to są pewne sztywne warunki umowy, które im narzucono z góry. I wydaje mi się, że wynegocjowaliśmy w miarę niezłe warunki. Mam nadzieję, że będzie lepiej. A proszę informować, czy tak faktycznie będzie. Jeżeli chodzi o bezdomnych, to wydaje mi się, że wszystkimi się w miarę możliwości zaopiekowaliśmy. Chodzi o noclegownię oraz ten punkt w Gdańskiej. Jeżeli chodzi teraz o interpelację pana Zdobylaka, e-urząd, myślę, że pani sekretarz w kilku słowach może wprowadzić do tematu. Są komputery, zyskaliśmy na tym sporo, ale może w szczegółach. Rzeczywiście, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, rzeczywiście pod koniec ubiegłego roku miało miejsce właśnie konferencja i podsumowanie tego projektu e-urząd. Niemniej jednak ten projekt do końca jeszcze nie został zakończony, rozliczony. Jeśli chodzi o szczegółowe sprawozdanie co do ilości komputerów, to może, jeżeli można, to przedstawimy to po prostu na następnej sesji. Natomiast krótko na temat projektu. Projekt e-urząd składa się z trzech modułów. Jednym z nich to był regionalny WIP informacji publicznej. I rzeczywiście ten moduł jest jak gdyby już zamknięty. Chodziło o ujednolicenie we wszystkich gminach, które przystąpiły, praktycznie wszystkie gminy przystąpiły do projektu e-urząd, które są informacji publicznej. Także pewien ten układ, jak również zamieszczenie go na serwerze, możliwość od razu przechodzenia, prawda, na WIP-y we wszystkich urzędach województwa są możliwe. Drugim modułem, takim produktem jest urząd cyfrowy i myślę, że to jest clue, ponieważ ten produkt pozwalał będzie na właśnie załatwianie spraw nie wychodząc z domu, tak jak powiedział pan radny. Zakłada się stworzenie takich formularzy, za pomocą których mieszkaniec będzie mógł załatwiać wszystkie swoje sprawy. Do dzisiaj też mamy pewne formularze zamieszczone, ale przez ten moduł będziemy mogli załatwiać to w sposób taki formalny, albo profilem zaufanym, albo podpisem kwalifikowanym. Cały problem polega na tym, że formularze te muszą być zatwierdzone przez ministra cyfryzacji. W tej chwili Urząd Marszałkowski jest właśnie na etapie zatwierdzania kolejnych takich formularzy. Poprzez formularze 20, z tego co pamiętam, taki był stan na początek roku. Większość dotyczyła niestety starostw powiatowych, to były pozwolenia na budowę, związane rzeczy z komunikacją. Jest niewiele takich, które moglibyśmy my zastosować, tak? W tej elektronicznej skrzynce wodawczej. Natomiast trzecim modułem jest elektroniczny obieg dokumentów i to jest moduł, który muszę przyznać, no, jest programem oceny nie tylko tutaj naszych użytkowników, naszych pracowników, ale też zdecydowanej większości gmin, nie jest projektem takim przyjaznym programem, tak, dla użytkowników. Myśmy zgłaszali tutaj w trakcie, jeszcze przed tą konferencją, wiele uwag do funkcjonowania tego programu, zwłaszcza, proszę państwa, że zgodnie z instrukcją kancelaryjną, pan burmistrz jako kierownik urzędu na początku roku musiałby określić, czy będziemy pracowali na systemie tranzakcyjnym, czy papierowym, ale... Dobrze, jeżeli chodzi o interpelację pana Koszaka, myślę, że jest to konsekwencja tej komisji, na której byliśmy ostatnio. Do państwa będzie zależało, co zrobicie. To już nie jest nasza decyzja. Państwo przekierujcie pieniądze z rezerwy na konkretne cele, a my to po prostu zrobimy. Jeżeli chodzi o interpelację pani Kontraci, Ratowników Chłopskich oraz Kościuszki. Wydaje mi się, że Zarząd Dróg Powiatowych to nie jest właściwy adresat. Raczej Zarząd Powiatu, bo Zarząd Dróg Powiatowych to zrobi to, co Zarząd Powiatu każe, więc wydaje mi się... Wydaje mi się, że to jest każdorazowo jednak decyzja na każdy rok. Miejmy nadzieję, że coś powiat w tym roku w gminie zrobi, ale trzeba pisać i myślę, że to jest... Ale zwróci się pan z pozwolenia. Mogę się zwrócić, nie mam. Na pani prośbę, tylko pani ta prośba stosowała do mnie, żeby tak spisać się zwrócić. Oczywiście pismo poszło do starosty. Sporo moją informację o terminie realizacji tych rzeczy, które pani wymieniła. Znaczy czekam na odpowiedź, na którą jestem zostanę na przykład.
jeśli chodzi teraz o interpelację pana Galewskiego, zwrócimy się do PKS-u bądź sprawdzimy, do kogo należy ta wiata i poprosimy, żeby coś tam nie zostało zrobione. Na razie musimy ustalić właściciela. Teraz jeżeli chodzi o interpelację pana Gwizdarskiego. Jak pan wie, TCM jest dofinansowany w 85% z Unii Europejskiej, no to nie idą, nie wiadomo, jakie środki. Wiele imprez się udało zrobić już z TCM-u. Oprócz tego część wkładu własnego też pokrywają Niemcy. Ulotki, które są produkowane, może nie ulotki, rzeczy, które są produkowane przez ten fundusz, wydaje mi się, że są dużej, do dobrej jakości, no nie są wyrzucane nigdzie. Jak kiedyś pan przyjdzie do mnie, to panu przekażę, pokażę, co zostało zrobione, a myślę, że pan Rozmysłowski mógłby kiedyś też sprawozdanie zrobić ze swojej działalności, żeby państwa poinformować, co zostało zrobione. Niczego nie czyta. No nie zgodzę się, że nikt nie czyta, bo pewne rzeczy są naprawdę bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o wieżę Fary, jak pan dobrze wie, firma, która robiła ją, splajtowała, więc cieszmy się, że to w miarę zostało wykonane tak, jak zostało wykonane, bo tak naprawdę nie można było dzisiaj od nikogo wymagać, od nikogo żądać jakichkolwiek roszczeń finansowych, tak? A jeżeli ma pan jakieś wątpliwości do inspektora nadzoru, proszę kiedyś spotkać się z panem Boczeńskim. No, myślę, że pan wytłumaczy jako taki ten techniczny umysł i być może pewne rzeczy pan nie dostrzega. Według mnie to zostało zrobione zgodnie z projektem. Panie burmistrzu, ściany wieży są prześlizgnięte. Jeśli wieża została oddana do użytku, to nie trzeba... Dobrze, ale... Tak, to... Poza tym, panie burmistrzu, schody, niech pan zobaczy schody. Mnie ja to prawda tylko 6 tygodni praktykowałem w stoczni gdańskiej. I co prawda tam mnie mówiono, że śruba ma łeb i ma miejsce do mocowania nakrętki. Łeb powinien być z tej strony, gdzie się ludzie znajdują, gdzie można, jak powiedział majster, jak się dupą oprzesz, to nie może być skaleczenia. A miejsce nakrętki powinien być tam, gdzie tylko majster ma dostęp, czy mistrz. A u nas jest odwrotnie. Do środka, do schodów są, wystają takie kawał śrub. Zupełnie laicy to robili i ktoś to odbierał, to nie trzeba. Panie burmistrzu, tak ogółem jak robią tą górę, zakrajstrowują to przecież wygląda strasznie, ale to jest zabytek, którym mamy się chwalić. Dobrze, panie Zychwydzie, proponuję, żebyśmy poszli kiedyś z panem Bochańskim. Ja nie będę. I mniej więcej pan powiedział, o które fragmenty chodzi i pan Bochański powie, czy to jest dobrze, czy źle zrobione. Jeżeli coś można poprawić, to poprawimy. Koniec. Może tak być? To nie trzeba w tak pójść i zobaczyć. No to ja byłem. Może nie widziałem tego. Widział pan co? No byłem, właśnie nie widziałem. Nie widział pan? Nie. Panie burmistrzu, bo w zasadzie jak się gdzieś idzie, to co patrzeć. No. Jak się nie patrzy, to się nie widzi. Staram się. Niech mi pan pokaże. Chętnie przyjdziemy się, ja panu pani szczerze pokażę. Wspaniale, cieszę się. Temat mamy załatwiony. Dobrze. Teraz interpelację pana... Ja nie dostałem odpowiedzi. Na które? Kiedy będzie zatrudniony ogród. Pamięta pan nasze spotkanie dotyczące budżetu? To była pana jakby wola, żeby co zrobić, żeby państwo jakby pokazaliście, co byście chcieli w tym budżecie, prawda? I pan powiedział, że chciałby pan ogrodnika miejskiego, prawda? Ten budżet, ten ogrodnik miejski jest w budżecie. Tak, jest wpisane pieniądze. Niedługo będzie rzeczywisty, niedługo się zmaterializuje, ale pieniądze są zarezerwowane w budżecie. Niedługo będzie konkurs, bądź ktoś wydział ma też propozycję, żeby wziąć firmę zewnętrzną. Proszę przyjść do mnie, ustalimy tryb i niedługo ogrodnik będzie. Dziękuję.
Ale panie burmistrzu, wiosną tuż dzisiaj już musi być ta ochrona. Dobrze, jeszcze jest śnieg, jeszcze nie ma wiosny. Myślę, że w lutym to można przeforsować. No, trzeba planować. Następne pytanie. Dlaczego nie zostaje zaproszenie przez panowych obywateli na uroczystość? Dlaczego się ciągle omija ludzi, którzy rzeczywiście zasłużeni są dla tego? Dobrze, nie zostali, to muszę sprawdzić. Tutaj część zaproszeń zeszła ze strony niemieckiej, część z Polski. Muszę to sprawdzić. Nie chcę teraz ad hoc odpowiadać. Dobrze, teraz interpelację pana Rogińskiego. Czasem mam wrażenie, że żyjemy w dwóch innych miastach, jak słucham pana i pana interpelacji. Ma pan prawdę. Muszę też powiedzieć, że z chwilą, kiedy został pan radnym, liczba interpelacji takich politycznych wzrosła diametralnie. Populistyczne nawet, już nie polityczne, tylko populistyczne. Program oszczędnościowy. O jakim programie oszczędnościowym pan chce mówić? Bo ja tego nie rozumiem. Dlatego pan nie udziela odpowiedzi na pytanie, które wielokrotnie do pana się zwraca. Ale o jakim programie pan w ogóle mówi? Jaki program oszczędnościowy? Jeżeli pan sobie zażyczy, spotkamy się i wytłumaczymy z wykonawcą. Jest jakiś dokument, który pan chce dostać? Nie ma czegoś takiego jak program oszczędnościowy. Panie burmistrzu, jest to w samorządach, tych szczególnie samorządach, które są najbardziej i bardzo mocno zadłużone. U nas tego nie ma, proszę pana. A czy Gubin jest bardzo mocno zadłużony? Bardzo. Ile procent? 34. Panie Rogiński, ile procent? No to ma na 34%. A ile może być? Oficjalnie. A ile może być? 60. No to sam pan sobie odpowiedział. Gwarantuję, no niech pan zrobi przegląd tych zadłużonych gmin w województwie lubuskim. Gwarantuję panu, że nie jesteśmy w czubie. I nie ma zadłużenia oficjalnego i nieoficjalnego, tak? Jest zadłużenie tylko oficjalne, które podlega oficjalnym dokumentom. Więc o jakim programie oszczędnościowym pan mówi? Jasne powinno być sytuacja, z życie mamy zaszczyt. Chce pan udzielić odpowiedzi, czy nie? Nie, no uważam, że nie w tej chwili, jeżeli pan burmistrz widzi taką potrzebę, bardzo chętnie spotkam, porozmawiamy, także uważam, że szkoda czasu. To na przyszłość muszę też analizować, co o tym chcę pan pytać na sesji. Jest budżet, który państwo przyjmujecie, jest wieloletnia prognoza finansowa, którą państwo przyjmujecie. To jest wszystko dokładnie rozpisane, to mamy pana na najbliższe lata, więc proszę tutaj nie oprawiać czarnowictwa, że my jesteśmy nie wiadomo jak zadłużeni. Tutaj z tym akurat ostatnio zwrócił się do mnie pan radny Papek, który analizuje pewne sytuacje jako przewodniczący Komisji Budżetu. Myślę, że zabierze głos za chwilę, albo teraz nawet, niech opowie, do jakich wniosków doszedł. Ja chętnie, panie burmistrzu, zabiorę głos. Faktycznie pan radny przedstawia taką wizję czarnych chmur nad miastem, że Bóg wie, co tu się dzieje. Ja badałem od 2002 roku to nasze zadłużenie, bo od tego roku możemy tak naprawdę mówić o zadłużeniu miasta. Jest taki specjalny wskaźnik zadłużenia do dochodów. W ustawie o finansach tam było napisane poprzedniej, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60%. I to taki dosyć ważny jest wskaźnik wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W roku 2002 my byliśmy na 493 miejscu, a gmin w zestawieniu było 570. To było nie wszystkie gminy, bo tam jest podzielone z powiat, te większe, mniejsze, także 570 gmin jest w zestawieniu. My w 2002 roku byliśmy na 493. W 2006 roku, to też jest taki ważny dla tego miasta rok, czyli koniec rządów pana Kiertyczaka, początek pana burmistrza, byliśmy na 164 miejscu. 164. W roku 2012, jeszcze nie mam danych za rok 2013, byliśmy na 160 miejscu. 164, 160. Czyli ten wskaźnik, my się w stosunku do innych gmin cały czas utrzymujemy na niezmienionym poziomie. To jest, jeśli chodzi o wskaźnik. Jeśli chodzi o procenty. Pani radna Konracik zawsze lubi operować procentami, to teraz ja troszeczkę pooperuję procent. Nie.
procentami. Na przykład dług od roku 2003, czyli w ciągu do roku 2006, czyli w ciągu ostatnich 3 lat rządów SLD wzrósł o 500% i wynosił 9 300 000. W tej chwili ten dług od roku 2006 do tej chwili wzrósł dwukrotnie, bo na dzień dzisiejszy wynosi 19 200 000. Tam SLD pana ugrupowaniu zajęło 4 lata, żeby 9 milionów osiągnąć długu. Burmistrz Bartczak 8 lat funkcjonuje i też 9 milionów. Ja myślę, że jakbyście byli dalej, no to nie wiem, czy byśmy spełniali te wskaźniki. To jest... Panie Przewodniczący Polityki? Nie przerywa pan. Nie, ja odpowiadam merytorycznie na pytania zadane przez radnego Rybińskiego. Ja do pana interpelację składam, tylko do pana burmistrza. Ale czy pan składa interpelację, czy chce uzyskać odpowiedź? Ja uzyskam odpowiedź od pana burmistrza. Dlatego ostatnie 4 lata. No i właśnie to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobra odpowiedź na pytanie radnego Rogińskiego, jaki jest program oszczędnościowy. My w ciągu ostatnich 4 lat spłacamy tu. To jest program oszczędnościowy. Dziękuję. Mój własny. Dobrze. Przepraszam. Wszyscy jesteśmy radnymi. Wszyscy podejmujemy decyzje i rozmawiajmy o tym. A teraz nagle jakieś wyciąganie z poprzednich lat informacji, które tak naprawdę funkcjonowały. Ale też takie zapadają pytania. Tutaj pan Mirosław Rogiński rozpoczął temat. Tutaj nie chcę teraz odpowiadać. Jeżeli o coś pytamy, no to rozmawiajmy o tym. Panie Przewodniczący, przepraszam, jeżeli w odpowiedzi pana Patka padłoby, kiedy burmistrzem był pan Kiertyczak, to jeszcze bym zrozumiała. Ale proszę pana, kiedy pada opcja polityczna, no to my uprawiamy jaki pan reprezentuje SLD? Chwileczkę. Ja się zwracam teraz do pana, że pan traktuje radnych tak jak w tej chwili. Jak? Tak jak pan słyszał. Czy komukolwiek przerywa wypowiedź? To proszę pana bardzo, że operujemy opcją, bo teraz opcji państwo nie macie żadnej, prawda? Więc wtedy, proszę pana, przyporządkowywał pan nas tutaj na tej sesji. Zda się panie przewodniczący, panie przewodniczący wszystkich radnych? Nie lubię pani uśmiechu, to pani powiem, bo pani tak zawsze dodaje. Ja pana bardzo lubię i doceniam, proszę pana. Uśmiechem, bardzo ale doceniam. Proszę uszanować to, że nikomu nie przerywam wypowiedzi. Wszystkim z dużą cierpliwością wysłuchujemy tutaj, między innymi z całym szacunkiem panie Zygfrydzie, do pana, bo też pan dużo czasu potrzebuje, żeby to powiedzieć. I to są słuszne sprawy, panie Zygfrydzie. Ja się zgadzam z panem. Jak chociaż o te śruby, o których pan mówi, to są rzeczywiście sprawy ważne i to trzeba sprawdzić. Ale nikomu nie przerywam, gdy ktoś coś chce powiedzieć, chociaż niekiedy powinien. Bardzo ciekawa dyskusja, uważam merytoryczna i wydaje mi się, że tutaj nie ma co się obrażać. Przecież nie jest to nieprawdą. Jeżeli ktoś kiedyś był, rządziło SLD 8 lat, rządzimy my, teraz 8 rok i no i trzeba... Teraz my, to jesteśmy my. No my, ja i tutaj klub Progubin i państwo również, tak? Progubin, czy proszę pana, partia pana Gowina, kim my jesteśmy? Do tamtej kadencji byliście państwo pro. To znaczy, szanowni państwo, tu jest radnych jak patrzę, nikt nie był członkiem partii politycznej, tak? Więc wszyscy tylko... tak? A była pani radna, tak? Jak pani wspomina ten czas? Więc tutaj nikt nie jest członkiem...
Wydaje mi się, że radni mają tą przewagę nad państwem, że oni sami decydują. Oni się nie muszą tłumaczyć przed jakimś baronem partyjnym, przed jakimś przewodniczącym partyjnym. Oni podnoszą decyzję, rękę zgodnie z własnym sumieniem, odpowiadają tylko przed wyborcami. A nieraz byliśmy świadkami tutaj, czy telefonów, czy konsultacji. Ja nie chcę do tego wracać, ale no, byliśmy świadkami takich sytuacji dwuznacznych. Tutaj jeżeli chodzi o dalsze interpelacje, RZGW oraz Łódzki Zarząd Melioracji, wydaje mi się, że najważniejsza byłaby koncepcja w tym momencie. Pieniądze na to są i zwrócimy się do Łódzkiego Zarządu Melioracji o to, żeby te pieniądze jak najszybciej spożytkować. Podobnie będzie z RZGW zapytał, czy mamy jakieś plany co do inwestycji na ulicy Piastowskiej. Jeżeli chodzi o interpelację, o baner pana zasady na stronie internetowej, mnie on osobiście nie przeszkadza. Jest to nasz łódzki europoseł jedyny, więc ja nie widzę przeciwwskazań, żeby ten baner nie wisiał na naszej stronie. Pan zasada tutaj mocno się angażował w sprawy gubińskie. Przypomnę chociażby wystawę Fary w Brukseli, pomoc tutaj domu dziecka, no wiele innych spraw. Nie chcę teraz robić kampanii. Zresztą nikt nie startuje z Łódzkiego, tylko z Dolnośląskiego, także on tutaj nikomu nie powinien przeszkadzać. Jeżeli chodzi o VIP, to wydaje mi się, że on jest w miarę dobry. Kwestia tylko... Są standardy, to po pierwsze. Kwestia tylko, czy udaje nam się w miarę szybko go uaktualniać. Wydaje mi się, że tutaj nie ma powodu do narzekań. Przeglądy drzew mogą się tutaj odbyć, nie widzę żadnego problemu. Co do wydawania gazety, no to tutaj może niech się wypowie wydawca, pan dyrektor Domu Kultury. Ja nie widzę w tym nic złego, że FUM dogadał się z Domem Kultury na zasadzie umowy takiej wzajemnej i akurat to jest nic złego. Nie wiem, dlaczego państwo jesteście tak zdenerwowani tą całą sprawą. Do nas dochodzą bardzo dostępne opinie. Wiem, że z marketów dzwoniono, bo zabrakło gazet. Poproszono, żeby towarzyć jeszcze większą ilość gazet, więc czasem, tak jak mówię, mam wrażenie, że żyjemy w dwóch różnych miastach. Pan Janusz Gajda? Proszę bardzo, niech pan pyta. Nie zadałem panu burmistrzowi pytania. Niech pan, panie dyrektorze, powie o tej... To jest barterowa, tak? Umowa wspólna? To jest umowa wspólna zawarta na zasadzie tak zwanej kompensaty, potrącenia wzajemnego kompensaty, a więc w zamian za to, że FUM będzie miał w Wiadomościach Gubińskich swoją stronę, gdzie będzie mógł umieszczać swoje ogłoszenia, w zamian za to zadeklarował się, że pomoże w dystrybucji gazety, w kolportażu gazety w ilości 1500 sztuk. Dlatego, że pewnie państwo w zarządzie FUM stwierdzili, że będzie to bardzo dobrze wykonane sposobem gospodarczym, kiedy ich pracownicy i tak w tych rejonach przebywają, i tak porównoszą różnego rodzaju inne dokumenty, więc przy okazji wezmą sobie gazetę i nikogo to nie będzie nic kosztowało. A więc w zamian za reklamę FUM-ów w Wiadomościach Gubińskich oni się zadeklarowali, że pomogą w komportażu i tutaj nie ma żadnych kosztów, bowiem faktury, które sobie będziemy na podstawie podpisanej już umowy wystawiać, będą się znosić na zasadzie potrącenia wzajemnego, tak zwanej kompensaty. Wydaje mi się, że sytuacja jest wyjaśniona i tutaj należy się tylko cieszyć, że dwie instytucje się dogadały i uchwale mieszkańcom dobrą rzecz by mogły zrobić. Tak. Jeżeli chodzi o tutaj merytoryczną interpelację pana Frygi, oświetlenie ulicy Legnickiej do końca, jeżeli będą pieniądze na to, to będzie można to doprowadzić do końca. A co do terenu Noma i basen, to chyba zostało to sprawdzone i to były grunty prywatne. Ewentualnie możemy się zwrócić do właścicieli, żeby coś tam zwracano się, tak? Bez odzewu na razie. Na razie bez odzewu.
Jeżeli chodzi o interpelację pana Kaczmarka, most ulica Wiskiańskiego, to pan naczelnik już widzę zapisał sobie i odpowiedni przegląd nastąpił. Teraz interpelację pani Wolnicz. Nie zrozumiałem do końca pierwszej interpelacji. Pani mówiła, że tak raz zwróciła się o 30 miejsc pracy do Urzędu Pracy, a następnie mówiła pani, kiedy my zrefundujemy, tak? Dodatku regionalnym, proszę pana, powstają firmy, będzie praca. I tutaj przytaczam panu jeszcze raz, że firma zwróciła się do Urzędu Miasta, cytuję tutaj akurat, do Urzędu Miasta o współpracę, między innymi w zakresie refundowania kosztów w związku z tworzeniem nowych stanowisk. Do Urzędu Pracy, to nie my. Firma zwróciła się do Urzędu Miasta o współpracę. Do Urzędu Pracy. Jeszcze raz panu mówię, że proszę bardzo, służę tutaj. No to jest błąd w gazecie w takim razie, bo to Urząd Pracy refunduje koszty. Więc chciałbym tutaj wiedzieć, czy pan coś na ten temat wie. No do nas się nie zwrócono. Nie. My nie mamy takich kompetencji. Może zostaniemy jeszcze później po tym, przekażę panu tutaj. No pewnie jak się kochnik się wklapnie, miał być Urząd Pracy. Urząd Pracy refunduje, zawiera umowy, refunduje pieniądze. Myślałam, że jeszcze dodatkowo tutaj występowano do pana. Czy rewitalizacja będzie w przyszłości? Rzeczywiście to był bardzo dobry projekt, należy powiedzieć. Jeżeli pozwolą na to środki w przyszłości, to należy to kontynuować. Uchwała, dokładnie. Bardzo dobry projekt i przynajmniej te inwestycje, które zostały zrealizowane, dzisiaj cieszą oko i jeżeli w przyszłości będą na to środki, to na pewno bardzo. Panie Burmistrzu, jedna inwestycja tylko po wielkich trudach. Tak prawdę mówiąc, taka wizualna to jedna inwestycja, szkoła muzyczna. No natomiast pan Poniatowski na razie tam nic zewnętrznie nie widzę, prawda? Mnie się wydaje, że pan Poniatowski jeszcze nie ruszył, może dokumentacja, jak on przygotowuje. Tak wizualnie to mamy tylko na razie jedną inwestycję. A to jest naprawdę wspaniała rzecz, żeby miasto jednak zmieniło swoje oblicze. Jeżeli chodzi o pytanie, to było, czy wpływają takie wnioski? Nie było żadnego wniosku. Nie, szanowni państwo, jeśli mogę uzupełnić. My na podstawie wniosków, które mają wpływać, nie pamiętam teraz dokładnie, zdaje się, że do października właśnie wspólnot, na tej podstawie planujemy środki w budżecie. Jeżeli nie wpływają takie wnioski, to tych środków nie planujemy. Może by popędzić te wspólnoty. Jeżeli chodzi o parkingi przy wyspie, pracujemy nad tym tematem wspólnie tutaj z panem Walfirowiczem. Wydaje mi się, że skompensujemy w jakimś sensie ilość miejsc, których aktualnie nie ma, więc wszystko powinno być w tej normie. Panie Burmistrzu, w którym miejscu kompensacja będzie? Gdzie tam będzie? Jest tam pewna propozycja. Pan naczelnik rozmawiał ze wspólnotą i też chyba na gruncie prywatnym ewentualnie mogłoby to być. Także są dwie możliwości, albo nawet trzy, ja pamiętam. Czy lokale wyborcze będą odświeżone? Jeżeli będą na to fundusze na wyposażenie, czyli ewentualnie własnym sumptem. Przepraszam, nie zrozumiałam, co dyrektorzy mają to własnym sumptem wymalować? Nowe wyborcze? To są klasy ewentualnie, jeżeli nie. No ale przepraszam, są w tych pieniądzach wyborczych jakieś kwoty na urządzenie lokalnych wyborczych? Tylko na wyposażenie. Tylko wyposażenie. Jeżeli chodzi... Panie dyrektorki i panowie dyrektorzy. Wyspa i kamera. No, mamy taki plan, żeby taką kamerę kupić, żeby ta degradacja wyspy naturalnej dali zapobiec. Przepraszam, kiedy i jaka ta kwota by była przeznaczona? No, tutaj pracujemy nad tym, jeżeli chodzi o projekt TCM. Także nie będziemy musieli sięgać po fundusz rybacki.
Jeżeli chodzi o poręczenie i pana połąkę, zgodzimy się do niego z pismem, żeby poręczenie było umowa od 2015 roku. Zobaczymy, czy to wystarczy. Jeszcze tutaj pani Kondracik. Tak, to jest działka prywatna. Nie wiadomo. Poproszę kiedyś, ewentualnie zaprosimy właściciela na komisję, żeby z nim o tym porozmawiać. Pewnie może mieć jakieś inne jeszcze tematy. Przepraszam, czy pan zakończył już odpowiadać na moje interpelacje? Chyba tak. Czy coś pominąłem? Jeszcze przypominam, panie burmistrzu, 30 września nie mam absolutnie podanych na piśmie, jakie przygotowuje pan projekty, aby skorzystać z pieniędzy unijnych. Ponieważ wszystkie gminy, w większości gmin, a prawie można powiedzieć wszystkie takie projekty są przygotowane, chciałabym wiedzieć jako radna, co pan planuje. I tutaj. Ja nie mogę teraz odkryć swoich prac, pani radna. To dopiero proszę pana, listopadu. Proszę pana. Czy my mamy tu dzisiaj kabaret? Proszę pana. Projekty są do dyspozycji w Wydziale Inwestycyjnym pana. Ja prosiłam pana na piśmie, więc bardzo proszę. Dobrze, dostanę pani spis dokumentacji na piśmie. Bardzo proszę, żeby pan wykazał, jakie projekty z tego rozdania, bo cały czas wszędzie prasa podaje, czekamy, oszczędzamy, żeby w rozdaniu wziąć i tak dalej. No, po prostu czekam, jakie to będą projekty. Czy tak dużo, proszę pana? Nie, tak dużo bardzo skromnie. To już będzie decyzja nowej rady, to już nie będzie nasza decyzja, co będziemy robić. To jest okres 15-19 i to już nowi radni się jakby pochylą na tym. Też trudno mi zabierać teraz kompetencji, na co ogłaszać. Panie burmistrzu, jesteśmy tu i teraz. Tak, ale... I nie myślmy, myślmy perspektywicznie, że pan będzie burmistrzem i rada, która też będzie tutaj, będzie większościowa, która jest. I bardzo proszę pana o... Dziękuję pani za te życzenia. No to w takim razie niedługo przedstawimy swoje propozycje na piśmie czy na sesji, bo jest tam do dokumentacji dwa roku. Kolega, koleżanki nie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, jeszcze do odpowiedzi, tak? Tak, tak. Proszę. Ja się dopiero obudziłem, przepraszam za ten, panie burmistrzu. Nie otrzymałem odpowiedzi, jak się panu stosunkowo do tej opłaty ryczałtowej za usługi PUM. Bo uważam, że to jest wyrzucanie, często wyrzucanie pieniędzy. Ja panu podam też na przykład. Świebodzin na przykład, na tym, że śnieg nie spadł, zarobił 150 tysięcy. Prawda? U nas spadł, śnieg nie spadł i my płacimy. I to jest jeden z przykładów. Poza tym, jeśli już jest pan prezes, chciałem zapytać, jeśli śnieg jest warstwa śniegu pół centymetra i jeździ pług, to ja nie wiem, po co on jeździ. To jest jedno. I to drugie, panie burmistrzu, jeszcze nie odpowiedział mi pan, co z tymi szambami i podłączenie wszystkich do sieci wodociągowej. I uważam, że to jest bardzo ważne, bo będziemy płacić karę do Unii. My nie będziemy płacić, to nam absolutnie nie grozi. Także podobne wsparcie nie mają raczej mniejsze gminy. Gmina Wiejska, gminy wiem, że teraz walczy z tym problemem poprzez budowę właśnie czy domowych oczyszczalni ścieków. Nam to absolutnie nie grozi. Jakby państwo zarzucaliście mi, że to nie za Czesława Fiedorowicza zostało zrobione, prawda? Ja zapraszam do urzędu. I wtedy zobaczymy w konkretnych latach, co zostało zrobione, ile zostało zrobione, prawda? Bo tutaj mnie wtedy nie było, niektórych z państwa też wtedy nie było, ale są urzędnicy, którzy wtedy pracowali i oni mogą powiedzieć, co kiedy zostało zrobione. Uchwała, panie burmistrzu, Unii Europejskiej jest wyraźnie. Nie może być miejscowości, której nie ma, wszystkie posiadłości nie są podłączone. Tak, do sieci. To są konkretne przeliczniki. Myślę, że pan naczelnik Olichirowicz może panu wytłumaczy, o co tu chodzi dokładnie. Gwarantuję panu, że to nam nie grozi. Bo my jako miasto jesteśmy chyba, nie wiem, w 90% skanalizowani, panie naczelniku? No. Czy więcej? Ponad 90%. Ale mamy 100%. Takie są żądania. I takie są zobowiązania
naszego kraju, Polski, względem Unii Europejskiej. I będą po 2015 roku, będą w karach. A kto będzie płacił? Nie. Nie, to akurat proszę nie straszyć mieszkańców, nam te kary nie grożą. Ale to jeżeli pan chce, to pan wytłumaczymy na jakimś spotkaniu bądź na najbliższej sesji, dlaczego. A co zwiększał to wymiar opłatami? Wie pan co, to jest tak, że nie wiem, czy Suleków ma firmę prywatną, czy nie. Tak? Firmę prywatną ma Suleków, czy firmę komunalną ma podpisaną umowę. Nasza umowa jest tak skonstruowana, że jest albo sprzątanie, albo odśnieżanie miasta, prawda? Nie wszelkie prace, w związku mamy umowę, cały ten pan burmistrz umowę podpisał, na wszelkie prace płacimy ryczałtowo. Dokładnie. Tak. Gwarantuję panu, że jeżeli byśmy robili przetarg chociażby na ziemię, to cena byłaby zdecydowanie większa. Mogę coś powiedzieć? Proszę. Ceny wody niech pani zapomni. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rada. Ja zwrócę się do pana, bo widzę, że do pana radnego Bizackiego nie docierają pewne fakty, o których mówiliśmy na komisji, tak? No, ubolewam nad tym faktem, ale musi pan wiedzieć, że prowadzenie oczyszczania miasta jest połączone wraz z akcją zimową. Na samą tylko sól i piasek wydaliśmy 200 tysięcy złotych. W akcji zimowej uczestniczy 26 osób. Przy czym te osoby mają naprzemiennie dyżury. Do tego dochodzi sprzęt, który musi być sprawny i przygotowany do wystąpienia ewentualnych. Sprzęt i ludzie pracują wtedy, kiedy jest potrzeba, a nie przez samochód. Proszę pana, trzeba przygotować się do tego, żeby to funkcjonowało, tak? Ja ponoszę koszty związane z utrzymaniem tego sprzętu, ludzi, prawda? Tak, żeby ta akcja przebiegała z należytą starannością i żeby pan nie pośliznął się, chodząc po tych naszych drogach, tak? Jeżeli pan mówi, że jest centymetr śniegu, to jedzie posypywarka, żeby uszorstkić chodniki po to, żeby nie było ślisko. Utrzymanie sprzętu i ludzi to jest pana problem, nie mówię. To jest nie rady, nie miasta. No ale to kosztuje, no to kto ma pokrywać koszty? No, jak pan sobie to wyobraża, że ja jako przedsiębiorstwo kupię sól, wyposażę przedsiębiorstwo w sprzęt i nie otrzymam za to wynagrodzenia, tak? Tym bardziej, że na jednej z komisji żeśmy rozmawiali, że ja ponoszę na tych działalnościach straty. Prosiłem radnych o to, żeby w budżecie uwzględnili zwiększenie środków na ten cel, po to, żebym chociaż wyszedł na zero. To nie zostało uczynione. Odpowiadając między innymi tutaj na pytanie pana radnego Rogińskiego, który też uczestniczył wtedy w komisji, to chcę powiedzieć, że nie padł wniosek ze strony radnych odnośnie zwiększenia środków na utrzymanie zieleni miejskiej, na utrzymanie czystości i na prowadzenie akcji zimowej. Ja natomiast zwróciłem się do pana burmistrza z pismem oficjalnym o zwiększenie tych środków. Oczywiście. Otrzymałem pismo, że radni nie uwzględnili w budżecie takich środków, zwiększenia środków na te zadania. Także, proszę państwa, no do kogo macie pretensje tutaj tak naprawdę? Panie Pizdarski, pan dobrze wie, pan jest tyle lat radnym i niech pan zobaczy, Świebodzin, o którym pan wspomniał, na zieleń, ma 11 hektarów zieleni, przeznacza 800 tysięcy złotych rocznie. My mamy zinwentaryzowane 30. Widział pan, jakie mamy zadania postawione przez miasto, jaki jest obszar tych zadań. A mimo wszystko uważa pan, że my mamy za dużo pieniędzy. Przecież zapraszałem wielokrotnie pana po to, żeby pan przyszedł i zobaczył, jak my wydajemy te środki. To mimo wszystko pan, jak mantrę tutaj, no nie dociera do pana to, że jednak te koszty są ponoszone, że ludzie też chcą zarabiać i że wszystko kosztuje. Panie prezesie, ja nie razu nie powiedziałem, że jest za dużo pieniędzy.
No ja tylko powiedziałam, że są nieracjonalnie wydane. A to jest różnica, panie Karolu. I nie mogę ja płacić panu za to, że pan ma w gotowości samochód, czy ma pan w gotowości pracownika. Ale to panu obowiązuje. Nieprawda. Musi pan się zagłębić troszkę w przepisy i zobaczyłby pan, jak to naprawdę wygląda. Jak zamawiam 100 razy, to ja opłacę zaostrzenie, czy zawiedzę z to płaci pan, to w kosztach właśnie płaci. Szanowni Państwo, tym razem już przerwę tę dyskusję, bo panie dyrektorze, jedną rzecz, co chcę pana zapytać. Ma pan telefon, tak? Co ma? Telefon. Tak. Telefon. Płaci pan abonament. Tak? To tylko też płaci pan za gotowość, że pan w każdej chwili może podnieść słuchawkę i zadzwonić. To jest na podobnych zasadach. Ta gotowość świadczenia usługi, za to trzeba płacić. Ale ja nie płacić za pracę. Jestem panie prezesie oceny wody. Niech pan powie, dlaczego my mamy najtańszy sposób wydobycia wody. Bo u nas nic nie umie żadnych domieszek robić, a płaci mi najwięcej województw. Proszę pana, gdyby pan przyszedł do mnie i porozmawiał ze mną, to pojechałby pan na ujęcie wody, serce nasz, tak, i zobaczyłby pan, jakie potrzeby są na tym ujęciu, żeby doprowadzić wszystko do należytego stanu technicznego. Otóż proszę pana, poczyniliśmy wiele oszczędności, z których możemy teraz remontować i inwestować na same ujęciu wody. Panie prezesie, już wiem, dlaczego moja żona mówi, że nie pokrywam jej, mam duże potrzeby, a ja za mało zarabiam. To tak samo pan mówi. No wie pan, o pokrywaniu nie mówmy tutaj. Przepraszam, panie przewodniczący, to są dyskusje chyba nie na sesji. Sugerowałem już na początku do sesji, że trzeba ten temat przenieść na posiedzenie komisji. Myślę, że tutaj komisja... Dokładnie tak, ale chciałbym jeszcze odnieść się do pytań pana Rogińskiego, jeżeli mogę, tak? Proszę. Bo pan tutaj, panie Rogiński, widzę, że zadaje mi pytania i nie ma tam pewnej wiedzy, świadomości, a już powinien pan mieć, bo mimo wszystko już troszeczkę pan w tej Radzie jest. Szanowny panie, sieci wodociągowe, one z natury są w stanie technicznym kiepskim. Jednakże to w 2012 roku składają taki wniosek do Rady odnośnie remontów, który pierwotnie został przyjęty, później został odsunięty, prawda? Taki wniosek zostanie złożony do końca kwietnia, po to, żebyście się Państwo mogli pochylić nad tym wnioskiem i zostanie przedstawione kalkulacje, koszty remontu sieci wodno-kanalizacyjnej. Odnośnie kaplicy cmentarnej, o której Pan wspominał, to ten temat znowu jest wałkowany wielokrotnie. Przecież doskonale Pan wie, bo rozmawialiśmy już na ten temat, że kaplica, czy budynek, w której ta kaplica się znajduje, jest własnością miasta, czyli państwa. To wy jako radni powinniście znaleźć pieniądze na ten cel i ja bardzo chętnie wyremontuję ją. Przecież taką potrzebę zgłaszaliśmy. Został zrobiony kosztorys około 150 tysięcy złotych i nie ma problemu, no tylko pieniądze. Za używanie kaplicy? Oczywiście, że tak. Podatki jak najbardziej do miasta 4,5 tysiąca złotych miesięcznie. Za kaplicę też? Za całość, proszę pana. Także tutaj jeszcze tylko dopowiem, że z własnych środków przedsiębiorstwa na cmentarzu żeśmy wykonali podłączenie wodne, koszt około 8 tysięcy złotych, 4 boksy nowe zostały wybudowane i jeszcze odmalowaliśmy budynek z własnych środków, koszt około 10 tysięcy złotych. Potrzeby są, tutaj domówiliśmy się też z miastem odnośnie wymiany okien i drzwi od strony łazienek. Tutaj urząd akurat, ponieważ budynek jest własnością miasta, to zwalnia nas z opłat i w to miejsce już będziemy czynić dalszą część przebudowy czy upiększenia tej elewacji. Także myślę, że chyba wyczerpałem. Dziękuję bardzo. Czy to wszystkie odpowiedzi?
Mam pytanie do pana naczelnika Lukierowicza. Powiedział pan, że jest nowa umowa na konserwację urządzeń oświetleniowych miasta. I co żeśmy zyskali na tym? Czyżeśmy coś zyskali? Nowa umowa została podpisana z nowym operatorem, to jest firmą Eneos. Obiecano nam, że przy wykonywaniu czynności w dzień, bo one dalej będą musiały być robione, załączane będą tylko poszczególne obwody, a nie całe osiedla, czyli całe szafty. Kolejną rzeczą to jest to, że będą dokonywali sami przeglądów, będą nam na bieżąco składać sprawozdania dotyczące wykonanych czynności i w momencie, kiedy załączą jakiś obwód, to nie tylko te rzeczy, które zgłaszało miasto, mieszkańcy, ale również ten obwód będzie sprawdzany, żeby nie wracać z powrotem do tego, no, do tego miejsca. Tak? No jest jeszcze kilka rzeczy, ja może tak nie wszystko w tej chwili pamiętam, zapraszam do mnie. Ale tej poprzedni konserwator mówił, że to jest niemożliwe, żeby wyłączać jakieś małe obszary, prawda? Ale jednak można to zrobić. Jest takie zapewnienie, tutaj pan dyrektor zobowiązał pana burmistrza na negocjacjach, że ten temat będzie tak rozwiązywany. Ale w tej kontroli nie można zrobić nowy jazdy samochodem, wpisać Tu właśnie będą te rzeczy monitorowane i sprawdzane i w momencie załączania wodu będą naprawiane wszystkie lampy, tylko że tak jak tłumaczyli, to jest faktem, często jest wiele przyczyn niepalenia się lampy. To nie jest tylko żarówka, można by było teoretycznie ją tylko w dzień wymienić, ale jest kilka elementów, które wpływają na to, czy lampa się pali, czy nie. To są jakieś styczniki, sterowniki i po prostu to wymaga zapalenia, sprawdzenia, co nie działa i wymiany tej części, która jest zepsuta. Bo tak można by było wymieniać żarówki zupełnie niepotrzebnie. Nie, ja mówię, w nocy przejechać i wylotować sobie, a w dzień dopiero sprawdzać tą grę. A my palimy całe miasto. Ale nie będzie teraz palonego całego miasta, tylko i tak muszą załączyć jakiś obwód, bo on jest w skrzynce pod bezpiecznikiem. Ten bezpiecznik po prostu będzie załączony i będzie na przykład, nie wiem, 2, 3, 4, w zależności od... To są różne sytuacje. I ten obwód, tak mamy w umowie spisane, ma być sprawny w całości w tym momencie. Bo były różne sytuacje, że tylko były robione lampy zgłaszane przez nas, a nie jakieś tam, które w międzyczasie się zepsuły. Dobrze, dziękuję bardzo. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, protokół był wyłożony w wglądu. Nie ma pytań, tutaj głosowanie. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, kto jest za? Przyjęcie protokołu, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Wstrzymuję się od głosu. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół został przyjęty 13 głosami. Punkt 9. Sprawy inne. Proszę bardzo. Edward Fatek z Gdańska. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, swoje pytanie kieruję do pana komendanta. Poza piecem, poza urządzeniem, co nie? I to też się mieści w tej kategorii, dlatego jest tam to umieszczone. Słucham? Czy to bardziej akcja prewencyjna, co nie? Że tam gdzieś się chodziło, nawet powiedzmy jakiego zjawiska nie było, a powiedzmy w danym rejonie, tak jak powiedzmy tutaj było na ostatniej sesji, że gdzieś tam w rejonie Kułaskiego, że coś, powiedzmy akcja prewencyjna, że tam ktoś zauważył, niby powiedzmy
powiem, czysto prewencyjnie, co nie, rozmowa, żeby ktoś wiedział, że ktoś obserwuje, czy tam inne służby też czuwają na to, nie? Takie rozmowy też bardzo dużo dają. Do tej pory myślałem, że te pouczenia to formy kary są. Czy pouczenia? Pouczenie jest formą kary, co nie? Były takie dwa przypadki, czy nie. To jest zupełnie coś innego, a mówię, o tym samym spalaniu w piecach, o którym gdzieś tam była mowa na ostatniej sesji, były prowadzone, powiedzmy, akcje prewencyjne. Tak. Ja jeszcze do pana prezesa. Panie prezesie, czy państwo jakoś na pana napadam, to jeszcze może jedno wyjaśnienie. Chodzi mi ciągle o opłatę za wodę. Południe jest dom zachodni Pomorski, gdzie płaci się za wodę i za opłatę abonamentową. W sumie to jest nieco ponad 5 zł, ale u nas opłata za wodę, opłata odczytowa, opłata rozliczeniowa. Co to znaczy? W skład abonamentu wchodzą 4 czynniki. Czyli jest to, tak jak wspomniał pan, opłata odczytowa, rozliczeniowa, opłata za gotowość dostarczania wody i opłata za gotowość odbierania ścieków. Dostarczania po tej stoi przy kranie, czy ta woda leci? To jest taki poziom wiedzy pana, że ta woda leci. Żeby ta woda poleciała, panie doktorze, żeby ta woda poleciała, to trzeba ją wydobyć, uzdatnić i przesłać. Tak? A dlaczego to jest taka cena? Dlaczego gdzie idzie tanie? Może nie wiem dlaczego, może koszty mają jakieś inne, czy trudno mi powiedzieć. U nas jest taka cena. Sam abonament miesięczny tam jest 2,70, a u nas ponad 5 zł. Abonament jest 2,50 coś tam, tak? Abonament. A odczyt i rozliczenie to są dodatkowe składniki. Ale tam się nie płaci za to. Dobrze, dziękuję. Wyjaśnimy to na komisji. Panie, u nas jest bieda w tym mieście, a ludzi się ciśnie, mimo tak dużego bezrobocia, opłatami, które nie powinny być, bo to jest kradzież, dosłownie okrada się mieszkańców naszego miasta. Wymyśla się jakieś gotowości, jakieś tam rozliczenia osobno, dopłaty, i tak dalej, a ludzie nie mają z tego płacić. Rozporządzenie ministra budownictwa z 2006 roku. Niech pan poczyta i zobaczy pan, w jaki sposób się tworzy taryfy. Nie może pan takich herezji opowiadać. Dlaczego w innym miejscu panie dyrektorze, jeżeli pan nie zgadza się ze stawkami, to proszę dać odpowiedzi organom do prokuratury, że zarzuca pan prezesowi PUŻ działanie na własnych korzyści. Niech ktoś to wyjaśni raz na zawsze. Pani na pewno, proszę. Chciałam się odnieść tutaj do działań pana komendanta, ponieważ w poprzedniej dwie sesje mówiliśmy o zatruwaniu ulic w głównej części miasta. Proszę państwa, warto o tym mówić. Pan komendant podjął takie działania, że niestety, że mieszkańcy odczuli zaraz wyraźną poprawę, jeżeli chodzi o zatrucie powietrza. Mało tego, z tych górnych partii miasta nie schodzi to wszystko trujące w dół między godziną 22 a 24, czyli na jakiś okres czasu mamy tutaj po prostu zażegnane pewne sprawy. Jak długo, trudno powiedzieć, wydaje mi się, że panie komendancie, czy w gazecie samorządowej, prócz informacji, które podawał pan o Styszach, o Czadzie i tak dalej, pojawią się również sytuacje o spalaniu jeszcze. Może coś za 2-3 miesiące trzeba byłoby powtórzyć to wszystko jeszcze. Coś? No tak, jeszcze nie ma pana burmistrza, do niego kierowałam interpelację, ponieważ na jedną interpelację nie odpowiedział. A może pani burmistrz po prostu? Na którą? Tak, proszę państwa, skąd będą pieniądze na wykupienie stron w wiadomościach publicznych, aby podać mieszkańcom sprawy samorządowe?
skąd pani weźmie pieniądze? Takie pieniądze były przeznaczone co roku na wykupowanie stron, na zamieszczanie ogłoszeń, na różnego rodzaju kampanie. Takie pieniądze są również przewidziane między innymi, jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciową. Wszystko się jest również opłacane z tego systemu, nazwijmy to krótko, śmieciowego. W ubiegłym roku również te pieniądze były przeznaczane na ogłoszenia w prasie. Ale to jest gazeta samorządowa. Zgadza się, ale również w gazecie samorządowej ogłoszenia są płatne. Krzysztof Dobrowski, proszę. Ja jeszcze chciałbym wrócić tutaj do tego zestawienia, które jest przygotowane przez Straż Miejską. Jak Państwo wiecie, od dłuższego czasu wszyscy radni, czy nawet ci mieszkańcy zgłaszają wielokrotnie, że na ulicach jest też na nich brudno, na chodnikach pozostają, szczególnie to widać w okresie zimowym, odchody po zwierzętach, po których właściciele nie sprzątają. Wedle tej ewidencji, która została przedstawiona, ilość pouczeń jest to chyba tutaj wedle tego zestawienia jest największa, bo mamy 98 pouczeń, przy czym wynik zerowy, jeżeli chodzi o mandaty, żadnych kwoty nie uzyskano. Ja powinienem wnioskować, że nie ma żadnej dyscypliny wobec mieszkańców. Można sobie w mieście świecić do woli, tylko wysłuchać pouczenia od strażników. Proszę wobec tego ostrzejsze podejście do spraw i przynajmniej jakichś takich niedostosowaniu się, przynajmniej wykroczeniu karania mandatu. Miejmy na uwadze, że zależy nam na tym, żeby to miasto było czyste i działajmy w tym kierunku. Może ja od razu odpowiem. To, że jest tam taka liczba i w miejscu, gdzie są pouczenia, to nie polega na tym, że strażnik tylko pójdzie, sobie powie do jakiegoś tam właściciela posesji, proszę pana, proszę posprzątać, odwróci się napięcie i sobie pójdzie. To jest weryfikowane i sprawdzane, także myślę, że efekt, jaki to przynosi po sprawdzeniu przez patrol, że jest ta sprawa wykonana, załatwiona, to myślę, że w tym momencie na nałożenie mandatu nie ma sensu. No. Rozumiem, że ktoś po naszej interwencji nie posprząta, to wtedy możemy rozmawiać o nałożeniu mandatu. Myślę, że taka forma jest lepsza niż od razu przyjść i nałożyć na kogoś mandat. Ale mówię, do tej pory, jeżeli strażnicy chodzą i powiedzmy zwracają komuś uwagę, czy też pouczają i uzyskują efekt w postaci. Nie ma sprawy. No, jeżeli Państwo uważacie, żeby więcej karać, a nie uzyskiwać poprzez pouczenia dobrze wykonanej pracy przez mieszkańców czy tam właścicieli posesji, no to nie ma. Panie komentarzu, w czwartym kwartale, to jest 1/4 roku, mamy 12 mandatów na łączną kwotę 1300 zł i 163 pouczenia. Naprawdę, panie, myślę, że mimo wszystko można by zacząć naszych mieszkańców bardziej karać. Dobrze. No, myślę, że to jest pomysł. Jest pouczenie później. Dziękuję bardzo. Sprawy różne też już zostały wyczerpane. Wczoraj porządek 45. sesji Rady Miejskiej również został wyczerpany. Domykam. Dziękuję bardzo.